Drodzy, czy lubicie jesień? Myślę, że na tak postawione pytanie odpowiedź uzależniona jest od tego, jaka jest pogoda na dworze. Dlatego, że kiedy mamy piękny, słoneczny dzień jesienny, kiedy jest ciepło, kiedy wszystko jest kolorowe, to łatwo jest powiedzieć, lubimy jesień. Gorzej wtedy, kiedy pada deszcz, kiedy jest zimno, kiedy są mgły. No i to jest jedno z tych pytań, na które można sobie tak podyskutować, porozmawiać, można się pospierać. Ale tak naprawdę do końca do niczego ono nie prowadzi. Dlaczego dzisiaj na początek takie pytanie? O tym za chwilę. W środę 12 października witam i zapraszam do wysłuchania słów Pisma Świętego, które na dziś daje nam przewodnik z Biblią na co dzień. Pierwszy fragment czytam z księgi proroka Izajasza, gdzie w 59 rozdziale, w 19 wierszu tak czytamy. I będą się bali na zachodzie imienia Pana, a na wschodzie Jego chwały, gdyż przyjdzie jak ścieśniona rzeka, na którą napiera powiew Pana. Drugi fragment czytam u Ewangelisty Łukasza, gdzie w 13 rozdziale, w 29 i 30 wierszu te znajdujemy słowa. I przyjdą ze wschodu i z zachodu, z północy i z południa i zasiądą w Królestwie Bożym. I oto ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi. Drodzy, ta odpowiedź Jezusa jest w kontekście troszeczkę szerszej odpowiedzi, która jest odpowiedzią na pytanie, które chwilę wcześniej ktoś Jezusowi stawia. I to pytanie brzmi, Panie, czy tylko niewielu będzie zbawionych? Drodzy, ciekawe pytanie. Ja muszę powiedzieć, że jest to jedno z tych pytań, nad którymi warto się zastanawiać, nad którymi warto dyskutować. Pewnie być może w różnych gronach rozmawialiśmy. Można szukać odpowiedzi na kartach Pisma Świętego w Starym, w Nowym Testamencie. Można szukać odpowiedzi na przestrzeni historii Kościoła, zastanawiając się, jak Kościół na przestrzeni wieków odpowiadał na to lub podobne pytania. Zresztą w ogóle można znaleźć wiele innych bardzo ciekawych pytań. Ale wiecie co, mam wrażenie, że to pytanie jest trochę obok. Trochę obok mnie, trochę obok ciebie. Jest jednym z takich bardzo ciekawych pytań, które znajdujemy w przestrzeni Kościoła, ale które niekoniecznie dotyczy mnie. Niekoniecznie dotyczy mojego życia. Jest trochę takim pytaniem obok. Jakże inne jest pytanie, które stawia nadzorca więzienia Pawłowi i Sylasowi. Co mam czynić, abym był zbawiony? To jest pytanie, w którym człowiek zadaje pytanie o swoje życie, o swoją drogę, a przecież w Ewangelii o to chodzi. Ewangelia nie jest teorią, która pozwala nam ciekawie dyskutować, ale jest drogą, w której możemy odnajdować nasze życie, w której powinniśmy odnaleźć naszą drogę. Dlatego część tej odpowiedzi Jezusa jest odpowiedzią, która powinna wstrząsnąć i być może niektórymi wstrząśnie, bo pokazuje, że wszystko nie jest takie proste i łatwe, a z drugiej strony i dla mnie to jest najważniejsze. Jest odpowiedzią, która mówi o ogromnej nadziei. Bez względu na to, czy jesteśmy na południu, czy jesteśmy na wschodzie, na zachodzie, na północy, gdziekolwiek znajdujemy się w naszym życiu, gdziekolwiek znaleźliśmy się przez nasze decyzje, zawsze możemy odnajdować drogę do Pana. Taki jest sens Ewangelii. W Jezusie Chrystusie jest droga, prawda i życie. Ewangelia tchnie nadzieją, jest dobrą nowiną, która mówi o tym, że zawsze możesz być pierwszy. Nie zawsze pierwszy zacząłeś, ale zawsze w swoim życiu skończysz jako pierwszy, dlatego że to jest droga Twojego, to jest droga mojego zbawienia. Dlatego z tą nadzieją, że bez względu na to, czy jesteśmy na wschodzie, na zachodzie, północy czy południu, czy wydaje się innym, że jesteśmy ostatnimi, możemy kroczyć śmiało za Jezusem Chrystusem, dlatego warto sięgać po Pismo Święte, warto sięgać po Ewangelię, by odnajdować odpowiedzi na pytania, które są pytaniami naszego życia. Pozdrawiam i zapraszam na jutro na kolejną część codziennika biblijnego.